Dzień dobry, witamy Państwa w przeglądzie prasy ekonomicznej. A ze mną są Sylwia Rzepka, Janina Pokaska. Dzień dobry. I ja, Maria Nawrot. Myślę, że zaczniemy od Gazety Prawnej. Ubezpieczenia i świadczenia to dodatek dla prenumeratorów. Przypominają, że rezygnacja z PPK przed 60 rokiem życia to także obowiązki wobec ZUS. Jeżeli będziemy płacić te składki, zapisaliśmy się teraz do PPK i będziemy dostawać dodatkowo pieniądze od rządu, to musimy pamiętać o tym, żeby nie wybierać tych pieniędzy przed 60 rokiem życia, albowiem wtedy będziemy musieli część składek po prostu zwrócić. Tak, to bardzo ważna informacja, żeby o tym pamiętać. Na co wybrałaś na dzisiaj? Czy firma może samodzielnie wymuszać noszenie maseczek przez zatrudnionych? Co robić, gdy pracownik odmawia jej stosowania? Czy pracodawca może żądać zaświadczenia lekarskiego lub stosować karę, nawet zwolnić pracownika? O tym dowiecie się Państwo z Gazety Prawnej Kadrowy Czwartek. A to ciekawe, nie? Sama muszę zobaczyć. Chociaż ja nie zmuszam swoich pracowników. Do noszenia ja też nie. Proszę Państwa, ja pierwszy artykuł również wybrałam z Dziennika Gazety Prawnej i jest o kasach fiskalnych online. Proszę Państwa, Ministerstwo Finansów nie rozważa kolejnego przesunięcia terminu wprowadzenia kas fiskalnych dla restauracji oraz hoteli oraz osób, którzy zajmują się sprzedażą węgla, brykietu tam i paliw, tak? Także proszę Państwa, od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online dla tych branż wchodzą, natomiast kosmetyczki będą musiały wprowadzić kasę fiskalną online już 1 lipca 2021 roku. A ja przypomnę, że za oddelegowanego do zarządu członka Rady Nadzorczej nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne, pisze Gazeta Prawna w swoim dodatku dla prenumeratorów. Myślę, że ważne jest to na przykład dla spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli jedyną podstawą sprawowania funkcji członka zarządu i uzyskiwanie wynagrodzenia jest uchwała o powołaniu, wtedy nie trzeba tych składek odprowadzać. Myślę, że to jest ważne, tym bardziej, że teraz spółdzielnie jednak mają problemy finansowe. Wszyscy mają problemy finansowe. Tak, ale no, spółdzielnie, czasami są takie spółdzielnie, co miały bardzo często, no, już dłuższy czas ten problem finansowy i to jest ważne, jeżeli one jeszcze nie wiedzą tej informacji, żeby właśnie przypomnieć im o nich. Tak jest. No. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli przedsiębiorca kontynuujący swoją działalność w czasie zwolnienia lekarskiego otrzymuje zasiłek chorobowy i jeżeli podpisze fakturę, to może stracić prawo do tego zwolnienia. To zasiłku. Zasiłku, tak. Czyli ZUS nie musi zapłacić zasiłku chorobowego. Tak. To trzeba bardzo pamiętać o tym, proszę Państwa, jeżeli jesteście na przykład w domu na zwolnieniu lekarskim, tak, i wykonujecie pracę zdalną. Tak, czyli od 1 do 7 jesteśmy na chorobowym, tak. Dopiero 8 wystawiamy fakturę. Tak jest. Ale pracować możecie. Bo inaczej wpadniecie w depresję, jeżeli jesteście pracoholikami. Ale nie podpisujcie niczego. Proszę Państwa, ja jeszcze dzisiaj mam drugi artykuł z Pulsu Biznesu. Tytuł brzmi, uwaga, tak fiskus wykańcza zdrowe firmy. I o tym przekonała się jedna z warszawskich firm, która poprosiła o zwrot podatku VAT, obecnie to kwota około 17 milionów złotych, co stało się początkiem kilkuletniej gehenny i ostatecznie gwoździem do trumny dobrze prosperującej firmy. Proszę Państwa, już jest prawie 5 lat, firma została zamknięta, ponieważ zablokowano jej wszystkie konta. Tak, nie ma dalej decyzji żadnej, który Urząd Skarbowy nie wydał żadnej decyzji w tej sprawie. Bardzo ciekawy artykuł, także ja zachęcam. I o tej całej sytuacji w szczegółach możecie Państwo przeczytać w Pulsie Biznesu z 9 listopada tego roku. Także ja zachęcam.
A ja chciałam jeszcze przypomnieć wszystkim osobom, które pracują na przykład na kasach, w sklepach samoobsługowych, że możecie Państwo już nie obsługiwać klientów bez maseczek. Po prostu są nowe przepisy, jest dodany do ustawy z 5 grudnia, jest artykuł nowy dodany 46bb, który mówi wyraźnie, że za nieprzestrzeganie zasłaniania ust możecie Państwo po prostu już bezproblemowo nie obsłużyć takiego klienta. No tak, bo było coś, że ostatnio, że ktoś nie chciał obsłużyć i dostał karę. Tak. Także bardzo dobrze, że uregulowali te przepisy, bo jednak no, jedni mówią tak, drudzy tak, a prawo jest prawem, prawda? Tak, ale jeszcze chciałam tylko przypomnieć, tak na marginesie, że nie ma prawa pracownik wyrzucić klienta. To niestety wyrzucić się nie da. Można nie obsłużyć, ale nie wolno wyrzucać. Do tego są odpowiednie służby powołane. To jest kultura osobista. Tak jest. Także proszę Państwa, to by było chyba wszystko na dzisiaj. Jak widać, są lepsze wiadomości i gorsze. Ale niestety takie mamy w tej chwili. Dziękujemy, że nas oglądacie Państwo. Tak, to jest ważne. Dziękujemy, że nas oglądacie i piszcie koniecznie na nasz adres internetowy, żebyśmy też wiedzieli, co Was interesuje. Tak, dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy. Dziękujemy.